Panie Przewodniczący, to jest Motodziennik. Zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem. Jacek Balka. Na dzisiaj zaczynamy od okazji tygodnia. Tym razem sami ją wypatrzyliśmy. I to w oficjalnych materiałach przesłanych przez chyba najmniejszego na rynku importera, firmę Polar Import Polska, która w naszym kraju zajmuje się od kilku miesięcy dystrybucją Saba. Nowy model oznaczony symbolem 9.5 jest już w sprzedaży, ale oferowane są też nieco starsze, choć w dalszym ciągu bardzo ładne 9.3. I to ich cena w najnowszej jesienno-zimowej promocji bardzo nam się spodobała. Do końca tego roku za fabrycznie nowe egzemplarze z benzynowym, dwulitrowym silnikiem turbo o mocy 150 koni trzeba zapłacić 89 tysięcy 9... Zł. Jeśli mamy ochotę na diesla, to za 4000 więcej dostaniemy auto ze 130-konnym fiatowskim motorem JTD o pojemności 1,9 litra. Co bardzo ważne, I jeden i drugi model oferowany jest nie tylko w przyzwoitej cenie, ale również z bardzo bogatym wyposażeniem. O klimatyzacji nawet nie ma co wspominać, ale oprócz niej w aucie są Bixenony, ładne 17-calowe aluminiowe koła, czy wreszcie Tempomat. Cena faktycznie jest niezła, auto w dalszym ciągu atrakcyjne, można powiedzieć, że to klasyka gatunku, ale dealerów na terenie całego kraju jest tylko kilkunastu, a cała promocja skupiona na nowym modelu, czyli Sabie 9.5, zresztą jest tak nie tylko w naszym kraju. Holenderski Spiker, czyli nowy właściciel szwedzkiej firmy, ma bardzo cenną wiedzę, której masowi producenci aut popularnych mogą jedynie pozazdrościć. Umie dbać o klientów, choć do tej pory nie było ich zbyt wielu, kilkunastu, góra kilkudziesięciu rocznie. Sab chce produkować około 100 tysięcy aut rocznie i wydawać by się mogło, że przy takich ilościach kontakt na linii producent-ostateczny odbiorca nie będzie zbyt łatwy. Ale okazało się, że jednak możliwe. Większość Saabów, ponad 70%, zamawiana jest pod konkretnego klienta, który liczy się z tym, że na swój samochód będzie musiał kilka tygodni poczekać, aż fabryka zrealizuje jego zamówienie. Jednak do tej pory czekanie na nowe 9.5 mogło ograniczać się jedynie do wpatrywania w telefon i czekania na sygnał od dilera, że auto jest już w drodze. Ale już niedługo się to zmieni. W fabryce na wielu punktach linii produkcyjnej montowane są specjalne kamery. Dzięki nim osoba, która zamówi nowe 9.5 będzie otrzymywać SMS-y ze zdjęciami swojego auta z kolejnych etapów produkcji. W niedalekiej przyszłości będzie dostępny również przekaz na żywo z zainstalowanych kamer oraz... Jak za starych dobrych czasów, będzie możliwość odbioru osobistego w fabryce. To dobry pomysł, jednak czy w dzisiejszych zabieganych czasach ludzie przywiązują aż taką wagę do swojego nowego auta? No, chyba, że mówimy o czymś naprawdę wyjątkowym. Dla niektórych będzie to Lambo, dla innych Ferrari, a my ciągle tęsknimy za Chryslerem 300C w wersji SRT-8. Może niekoniecznie za 300C, ale za czymkolwiek z oznaczeniem SRT-8, za mocą, dźwiękiem i emocjami, i po takie auto warto by się wybrać do fabryki, nawet na drugi koniec świata. Tak samo zresztą. Jak po samochód oznaczony symbolem SRT10. Kilka dni temu na swoim oficjalnym kanale firma Chrysler udostępniła film z 300C w takiej właśnie wersji. Pod maską upchnięto, jak nie trudno się domyślić, silnik 10-cylindrowy prosto z Vipera. Auto wygląda niepozornie, ale brzmi za większo. Proszę posłuchać. Czy trafi do masowej produkcji? Prawdopodobnie nie, ale na pewno trafi jako ozdoba stoiska na targach motoryzacyjnych w Detroit. A teraz zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszej Encyklopedii Motoryzacji. Dzisiejszy odcinek sponsorują literki S jak skrzynia i literka B jak bezstopniowa. Co to takiego? Mimo skomplikowanej nazwy, jest to jeden z najprostszych sposobów na przeniesienie napędu na koła. I to w najbardziej optymalny sposób, gdyż dzięki skrzyni bezstopniowej można przyspieszać, korzystając cały czas z optymalnych wartości, zarówno mocy, jak i momentu obrotowego silnika. W teorii pozwala to na niskie zużycie paliwa i wysokie osiągi. Jednak w praktyce jest nieco gorzej, gdyż silnik, utrzymywany przez dłuższy czas, powiedzmy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt sekund na wysokich obrotach, wyjeni miłosiernie. I nawet jeśli po zmierzeniu stoperem, czas potrzebny na rozprawę, Pędzenie się do setki jest niezłe, to kierowcy nie sprawia to prawie żadnej frajdy. Hałas to jedno, a drugie to bardzo równy przyrost prędkości. Nie każdemu to odpowiada, nawet jeśli skrzynia ma zaprogramowane ustawienia imitujące biegi, które możemy zmieniać na przykład łopatkami przy kierownicy. Skrzynie bezstopniowe mają w swojej ofercie różni producenci. Ich budowa jest w zasadzie bardzo podobna. W uproszczeniu wygląda to tak, że są dwa stożki. Jeden zdaje, a drugi odbiera moc. Oba są połączone pasem lub łańcuchem transmisyjnym. Przełożenia zmienia się przesuwając stożki. Jeździliśmy różnymi autami z tego typu skrzynią Audi, Mercedesami, Nissanami czy Toyotami. Jednak tylko w jednym aucie tego typu rozwiązanie nam nie przeszkadzało. Była to hybrydowa Toyota, czyli Prius. I to wszystko na dziś. Kolejna strona z naszej encyklopedii motoryzacji już za tydzień. A kolejny motodziennik już jutro. Zapraszam i do zobaczenia.